Wiesz co, oddupcyliśmy? Raczej co ja oddupcyłem? Nie włączyłem ani nagrywania, ani odliczania. Na no. 300 IQ. Ale dobra, czekaj. Domyślek zaczął się jakieś pół godziny. To dobra, mniej więcej tak. Doliczmy. Dobra, śmiga. Znaczy, to nie pierwszy raz, kiedy coś takiego odwalam, no. A, zauważyli go. Można i tak. Żeby taki drap był mądrzejszy od wielu złodupców. Jest wytrzymały. Brawo, Nathan. Okej, to było skryptowane. To mnie fajna akcja. Co ty typu robisz? Bardziej kluczowo trzymał... Mał dłoń na pistolecie niż siebie. Za dużo się tu dzieje, żeby czytać czat. Tak jak Call of Duty. Tam jest. Aha. Samolot rozbije i to będzie ten fragment. No nie przeżyję tego. To będzie fragment wypadki. Rozbity samolot, pustynia. Wszystko wyliczone. Jaki to ma fajny tam żyć. Oh, thank God. Jeszcze raczej nie przeżyła. Zastanawiam się, czy... O, już 18? Jak szybko. Mówiłem. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie Sekiro. O! Ja jest. Souls-like.
bo Jedi Fallen Order mam już za sobą i w sumie zagrałbym w coś podobnego. No z tym, że nie wydaje mi się, czy Fallen Order jest faktycznie trudny, ale nie wydaje mi się, żeby to był taki typowy Souls-like. Wiadomo, jeszcze w Fallen Order nie grałem, ale wydaje mi się, że no... Souls-like'a to trochę brakuje. Boberek najlepszy. Ogólnie Boberka szanuję, to jest bardzo dobry głos, aktor głosowy, ale... jeśli w grze występuje Nolan North, wyjście jest tylko jedno. A mimo wszystko Nolan powyżej Bobelkiem, choć Bobelka szanuje. I w sumie polski dubbing nie jest aż taki zły, jak tu jest parcza Sony. Mimo. Nigdy jakoś tak bardzo nie narzekałem. Choć zdarzało mi się narzekać. Czy na tym samolocie nie powinien być sali? Albo coś pominąłem. I dobrze. Sekiro to nie jest jeszcze typowy Souls-like. Z tego co widziałem, to jest typowy Souls-like. Od twórców danych Soulsów. To jest Souls-like. Chyba. I twórcy mówili, że czerpali dużo inspiracji z Sekiro, jak robili system walki. Inspirować się to jedno. Bardziej wydaje mi się, że już Lords of the Fallen było lepszym Souls-like'iem niż Jedi. Czy mówię, w Jedi jeszcze nie grałem, ale... Nolan będzie też grał Iron Mana w nadchodzącym Avengers of Crystal Dynamics. A, Avengers, no. Nie wiem dlaczego przez chwilę pomyślałem o tym Iron Man VR. Nie, coś słuchać o tej grze, produkcji? Tak, niezbyt. Znaczy, okej, no. Miała wyjść 10 kwietnia, ale Sony przesunęło wszystko. O, nawet nie wiedziałem. Spoko. Avengers się spoko. Nolan, no, Nolana szanuję i spoko, że będzie grał Iron Mana, no ale no, ja nie potrafię sobie od MCU potrafię sobie wyobrazić Iron Mana jako kogokolwiek innego niż Roberta. Poważnie. Wiadomo, że ten Avengers to jest zupełnie co innego niż MCU. Ale no... Tam widzisz co MCU zrobiło z całym Marvelem, nie? Ja dla większości MCU stoi nawet wyżej po komiksów oryginalnych. Dla nich to jest... główne źródło czerpania wiedzy w tym uniwersum. Wiecie komiksów. To się tyczy, że to jest w sumie mnie. W życiu przeczytałem komiksów Marvela może... Ale? To było jak byłem dzieckiem. To Fata Morgana. I będzie piasek sam. A to taki wąż. Nie na pustyni, no. Ale masz wypytanie. Gotta be kidding me. Now what? Fajny poziom w ogóle. Nie cierpię pustyni, ale to jest fajny poziom. Z jakiegoś powodu lubię takie walking simulatorowe fragmenty. Ja mi tutaj też przypomina Journey. No Soli był w samolocie i zdech. Zabiłeś go, mordyco.
Ale odkąd powstał Marvel Games, już lepsze gierki robią niż to, co było kiedyś. Bo był Spider-Man na PS3, Marvel Ultimate Alliance 3 i to co Avengers będzie i Iron Man VR. O Avengers już się nie boję, o Iron Mana wyobrażam sobie to jak... Wyobrażam sobie tę produkcję VR-ową tak samo jak widziałem te produkcje Spider-Manowe na VR. Demka bardziej. Także no nie mam zbyt dużo oczekiwań do tych VR-a. Spider-Man na PS4 to wiesz, że Magnificent, także powiem. Deadpool był taki sobie, ale czy ma utrzymywał poziom humoru? No i ten Marvel Ultimate Alliance 3, no. Nie grałem, więc się nie wypowiem, ale z tego co mi mówiłeś, z tego co zrozumiałem od ciebie, no i jest to dobra gra, ale dupy nie olewa. Oda! A nie, to jest pewnie fatana. Choć nie sądzę, żeby Fatamorgany tak działały. Fatamorgany inaczej działają. Woda. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Son of man, you cannot say or guess. Tak, Fatamorgany nie działają. For you know only a heap of broken images. It's the well. Where the sun beats and the dead tree gives no shelter. The cricket no relief and the dry stone no sound of water. Ja tu już byłem. Damn it, I've been going in circles. Shit. Jak na pustyni można chodzić w kółko? Stupid. Dobrze. Deadpool, no. No i Lego gierki Marvelowe. To bym chciał zagrać kiedyś. Chciałbym spróbować je kiedyś. Te są mega dobre. Znaczy ogólnie gry Lego są fajne. Jak na razie grałem w co? Władcę Pierścienia na pewno grałem. Nie tyle. A ten Władca Pierścienia był dobry, bardzo dobry. Jeśli teraz pamiętam jakiekolwiek momenty, fragmenty z jakiejkolwiek gry, to znaczy, że ta gra była dobra. A pamiętam kilka fajnych momentów z Marvelowego Władcy Pierścienia. Jezu, z Lego Władcy Pierścienia, dobra. Już mi się język pląta. The Last of Us 2, The Last of Us 2, czy będę grał na premierę? Szczerze, nie zdecydowałem jeszcze. The Last pierwszy był ok, ale jakoś go nie pokochałem. Dwójka zapowiada się naprawdę nieźle, ale no potrzebuję czegoś więcej, żebym mnie przekonał do kupna na premierę. No zobaczymy. Może się przekonam. I będę grał w The Lasta. No, Marvel Ultimate Alliance 3 to jest takie 7 na 10, no czyli po prostu dobra gra. Demka to jest zazwyczaj znaczy dobrą grę. Marvelowe Lego gry mają tę przewagę. Z jakiegoś powodu przypomniało mi się nagle JoJo Part 3. Kiedy ekipa się ukrywała właśnie pod taką skałą i walczyła ze słońcem. Jednak co JoJo to JoJo. Tak, co mam pisać? Marvelowe Lego gry mają tą przewagę, że mogą używać wszystkich postaci z uniwersum. To jest zajebiste. Ale czekaj. Lego w sumie musi mieć jakoś prawa wykupione, nie? Jakieś umowy podpisane. Oni podpisali. Coś cokolwiek? Do cienia. No, od tego jest Marvel Games właśnie.
Mamy skałę na tobą. And I will show you something different. From either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. O, napisy końcowe. Ubaniec jeszcze żyje. W ogóle są trzy gry Lego Marvelowe, Lego Avengers i dwie pierwsze filmy Avengers w formie Lego. I serio? Te gry Lego są na podstawie filmów z MCU? Nawet nie widziałem. No ale byli, czekaj, Lego Avengers... Czekaj, Lego Marvel Super Heroes 2. Wydaje mi się, że więcej było tych gier Lego z Marvela. DC ma najwięcej. No tak, już same Batmany. Są trzy Batmany na pewno. Jest chyba Suicide Squad, z tego co pamiętam. Tylko tyle kojarzę. Bo Jurassic Park to raczej nie jest DC. I'm looking for you. Couldn't find you. I don't know how long I've been out here. But I think... Sully? Sully? Tak, o mamy nie działają. Chyba. Dzisiaj Super Villains. To jest to... ten Suicide Squad, o którym mówiłem. Jakieś zielone. Kubaniec ma jeszcze siłę iść. I z drugiej strony przypomina mi to też. Z drugiej strony przypomina mi to również fragment Dragon Age Inquisition. Tam się bardziej rozgrywała akcja w śniegu. Nie mniej groźnej. No i tam właśnie tej naszej twierdzy. Czy uciekaliśmy, czekaj, z azylu, z tego co pamiętam, aż dotarliśmy do obozowiska i później z obozowiska dotarliśmy do tej twierdzy. Teraz stała się naszą bazą. Dragon Age Inquisition było naprawdę świetne. Ogólnie pierwsze trzy części Dragon Age były fantastyczne. Szkoda, że BioWare zniszczyło się pod... pod wpływem EA. Ta ze złolami. Z tego co widzę, to Marvel Super Heroes 2 ma dwa DLC związane z Infinity War i Black Pantherem, i Ant-Manem, and the Wasp, i Guardians of the Galaxy 2. O! Ja znajdę zyskać siły, będzie mógł się spinać, będzie mógł... Taka strzelać. O, patrzcie, już może biegać. Już by miało sił, żeby żyć. Nie umiera z pragnienia i jedzenia. A oczywiście, ma teraz siłę. To jest to artefakt, ale pierdzielę ten artefakt. Runaways and Lock and Edge Dagger rzucali swoje DLC. W sumie ani jednego, ani drugiego nie kojarzę. Weź mi powiedz coś więcej. A już widzę, że się mogę wspiąć. Oczywiście, że ma siłę. O, zawali się pod nim. Lepiej wodę znać. A
oczywiście wyschnięta. Here we go. I okaże się, że to jest mocz. So drinkable. No i co z tego piszesz? Jak nie ugasi, ugasi. Wybrzydza. Nie, to nie jest woda za 5 euro. To były seriale, o których w ogóle nie słyszałem. Pewnie o nich usłyszę, jak Disney Plus wejdzie w Polsce. W końcu nadrobię to nieszczęsne, tych nieszczęsnych agentów tarczy. Jeszcze ma siłę, żeby walczyć. Okay, need a gun. Tak. Nowy Uncharted. Dobra. Co? Hey, the hell are Marlo's men doing here? Pokazali specyfikacji USB 4.0. Jeżeli tak to będzie wyglądać, to wszystkie wiary będą w przyszłości na USB 4. Powiedz mi więcej o tym USB 4, bo powiedziałeś, że USB... No i pokaż to. O to chodzi. Rozumiesz? Ogarniasz? A widzisz. Będą pod względem przepływ... chwila. O Jezu. Znowu się sajgonki odzywają. Sent to look for the plane. Pod względem przepływu jest porównywalnie z DisplayPortem. A przy przypadkiem DisplayPort i HDMI nie mają podobnego przepływu. Już tak czytałem. Ale DisplayPort jest po prostu bardziej wygodniejszy. Gdzieś tam czytałem. Jak próbowałem się zdecydować na
DisplayPort, znaczy dodawać pomiędzy DisplayPortem a HDMI w moim monitorku. Ja mogę się do gościa strzelić, tylko musiałeś go rzucić. No debil. Nawet mi go nie żal, prawda. No, ciekawe. DisplayPort wspiera większe odświeżanie. HDMI wspiera maksymalnie 120 Hz. No i w sumie właśnie... O, gdzie? Upiło. Możliwe. Ja wybierałem pomiędzy jednym a drugim typem. A dalej będzie na USB typu C. A. O. Dobra. Czyli USB 4 będzie miał taki przepływ, że będzie mogło za... O, chwila. Że będzie mogło nawet... I've had enough of these assholes. Mogę tarczę przyszyć. Ja pierdzie, za dużo tu się dzieje, nie mogę nawet szatni normalnie przeczytać. O-o. Dobra, weźmy tą M9. Wywolałbym snajper, ale... Jak się nie ma co się ma, to się ma się coś ma. Dobra. A tu z USB 4 będzie wspierać przepływ 80 GB na sekundę, tak jak i port. I USB 3.1 wspiera tylko 10. Wow! Pytów. To serio robi wrażenie. Dla mnie USB 3 było szybkie. Teraz potrzebujemy tylko dysków SSD, które będą jeszcze szybsze. My mamy M2, no ale mogą być jeszcze. Bo liczy się tylko szybkość. Hopefully that's the last time. Okay, Alex. Serio? Dobra, czy wiemy jak to zniszczyć? Chowaj się. O. Aż mi ragdoll wywróciło. No nie. Dwa tanki. Thank you.
chwila. Kiedy tanki? Nie taki miałem plan, ale to też jest zajebiste. Tak. Co? Ja nie dam rady? W ogóle im nie za gojąco. Chcę, żeby coś, ale no... Oby za gojąco. Dobra, no wezmę tu. Tak wygląda. Ty, jak nie mogę paka, sobie wyrzutnie. Nie będę z samym pistoletem szedł. Sweet. A wyrzutnia zawsze w cel. No. Dezynku, już jesteś, ja coś tam mówiłem o dyskach SSD i o tym, że no dyski SSD. Mam nadzieję, że nadążasz. Tu mam wyrzutnie. O nie. A ja do nich szalałem, no oni są dobrzy. Polski? Umiesz po polsku? No. Don't shoot me. Please don't shoot me. Atala, Hadu! Shilo! Yalla, Talo! O co chodzi? Chcieli do niego strzelać? Teraz nie chcą do niego strzelać? To nie ma sensu. Nie ukrywam, że sterowanie koniem jest fajniejsze niż w większości gier. Choć opiera się głównie na tym, żeby naciskać czołkę do przodu i wszystko samo się dzieje. Wszystkie Araby mówią po angielsku. The Uncharted są tak bardzo nierealistyczne. No są najbardziej nierealistycznymi grami, jakkolwiek powstały. Okej, rozumiem, że ten jeden gościu, który z nim gadał, mógł mówić po angielsku, ale wszyscy? To, że jedna osoba mówi po angielsku, nie znaczy, że wszystkie mówią. Ale mają herbatkę. Shukran. You do not belong out here. No shit. Any of you. You spared me. Why not just kill me along with the others? That would have been impolite. You are in distress. Even an enemy must be fed and sheltered. Are you my enemy, American? Drake. My name. It's Drake. My nie mamy zwyczaju się witać łopą. A tak. Chciałem się nazwać Salim. Przynajmniej to nie Żabdul, ale. Salam.
I don't have anything to offer in return. You plan to attack the English caravan alone? You know about them. My scouts have been tracking them for 2 days. Jakieś klątwy, magia i inne dziwne rzeczy to nic. Ale jak ktoś gada po angielsku, a nie powinien, to nierealistyczne. Tak! Tak! Dokładnie tak! They're looking for the lost city of Ubar. Hiram of the Pillars. They've taken my friend hostage. He's the only one who knows the way. Once they find Aram, he'll be worthless to them. They'll kill him. If they find Aram, we are all dead. O, nagle jakiś randomowy Arab wie coś o Aramie. King Solomon commanded the power of the Jinn. To jest taka, wiecie, no, powszechna wiedza. Until they rebelled. To za zbieg okoliczności. In a vessel of brass and cast it into the depths of the city. Iran became a place of evil, cursed by the tormented spirits of the Jinn. The English must not reach the city. If they unleash the power of the Jinn, ale Jinn nie istnieją. A chwila, przecież były wprowadzeni jak demony i szubakaby. They have the greater numbers, we cannot attack them in the open. Tonight, rest. Tomorrow, they enter the canyons. We'll take them there. Klep, klep. Ride at dawn. O, 20. Jeszcze dwa poziomy. I łącznie z tym to 3. O, patrzcie, Metal Gear. Nie mówić. My też jeździliśmy na konie na początku. Jakimś gościem. Tam też była pustynia. Pustkowia. No i is that you? W sumie nigdy nie przyszedłem do końca Metal Gear'a. Dwa razy podchodziłem do Metal Gear'a. Raz udało mi się przejść ileś tam. Nawet mi się podobało. A jednak nie przestałem. To będzie trzeba kiedyś Metal Gear'a przyjść na streamiku. Może wtedy będę miał motywację. Tak samo jak z tym. Może tak samo jak z Deus Exem. Deus Ex Mankind Divided próbowałem przejść nawet nie wiem ile razy. Zbyt dużo. Nigdy nie udało mi się. Ta gra po prostu jest słaba. A przynajmniej na konsoli. Ja też nie skończyłem Mankind Divided. Utknąłem w połowie i mi się nie chciało. O, dobra, czyli to jednak nie jest wina wydania konsolowego. Oj, musiał wybuchnąć. To na przypadek. Także, no ale ty w sumie więcej przeszedłeś Mankind Divided niż ja. Do połowy aż? Panuje. To ja wyrzucę. Pojawiła się jeszcze jedna wyrzutnia. O, wymieniło mi się byłem. Jeszcze trzeba przejść inne tabule.
tyłu Zexa. Nie trzeba, no. Ile podejść? Ile podejść? Będzie Mortal Kombat. Nice. Roadkill. Come on, give me your ass. Okej, czyli 21 będzie w mieście. 22 będzie ostatnim tacy. Nie żartowali z tym konwojem. O, cześć. A nie mógłbyś go strzelić? Jak silny. Nie lepiej by był głupszy i ziomego? Czego miałeś ze dwa? Dobra, trzeba bić się o giganta. Nazwę tego giganta Dezen. O kurde. Aha. Dobra, nie, to jest znęcanie się nad słabszym. Może być i tak. Hey. You all right? Yeah, I'm fine, but damn, I was sure they'd killed you, kid. Well, they tried, right? So how the hell did you find me all the way out here? I had some help. Salim. Solomon, thank you. We haven't much time. We cannot allow them to reach the city. Oh, I don't know. He's right, Nate. I've been trapped with those crazy bastards for days. I don't know what the hell it is Marlowe's after exactly, but it sure as hell ain't treasure. Ono nie mają czystego konia. A, hej, tak mi się pojawił kolejny gość. Ja się za bardzo czepiam wszystkiego. Tak, tylko pytam. O, jeszcze więcej gości. Cała inkarnia. Ale miał mój dojrzy. Gość, ja cię znam od 5 minut, jak mam ci zaufać? Dobra, zaufałeś mi tyle, ale... Nagle zrobili. Biedne koniki. I wielbłądy.
hodowane konie nagle chcą być wolne. Dalej mi się odbija tymi. Sajnikami. My sobie zaoszczędzimy się tylu. Dlaczego wszyscy, z którymi musimy walczyć, muszą być źli? Nie mogą być niby dobrzy, ale różni od nas. Na przykład świetnie to zrobiła Persona 5 w ostatnim czasie. Wiadomo, w Persona 5 większość gości to byli złodupcy, ale dodatkowy pałac, dodatkowy boss, to w gruncie rzeczy pół doby. Problem dziwny. Oni dwoma konwojami jechali? A jeszcze powiedział, że mechanika strzelania tutaj jest bardzo niesatysfakcjonująca. Na razie tu umieram. No, niesamowite. Przypadek? Że tak, ale tu się pojawiło, wtedy kiedy je potrzebowałem. Z tego co wyczytałem o Valhalla, poczekaj, jak się skończy akcja, to przeczytamy. Oleja jasna. Jest więcej akcji niż w Call of Duty. Wywalili drzewko talentów. Czyli w sumie to, co dawało nam umiejętności. No i by ok. Ale to będzie zdobył umiejętności stopniowo z fabułem. Spoko.
w sumie taki powrót do korzeni. Bo w Assassinie, w dwójce, czy w ogólnie trilogii Ezio i innych odsłonach, czy zdobywaliśmy takie fabuły i różne podmioty, zdolności. Czy nie, akurat jestem akurat zadowolony. Czy te... Czy nie? Chyba to fajna zmiana. Pytanie... Co zrobimy w takim razie z mechaniką? Będzie bardzo podobna do Aerojeansów i od tej. Gościu, przecież nic nie piłeś. Dobra. No tak z moim numerem. Nic tutaj nie widzi. Oni mają tyle energii. No dobra, wezmę snajpereczkę. Przynajmniej jest pewniejsza. Okazuje się, że nie wszyscy. Dużo tu pustyni. Chodź,
Let's get inside. Jest 21. Holy shit. Wow. Look at this place. So it really does exist. It's amazing. To niesamowite. You would hate to have to polish this. It's enormous. It's no good. Well, that's got to be the way in, but it's sealed shut. There must be some mechanism to open it. We just got to find it. Let's look around. Dobra, na co możemy się wspiąć? O, drabina. Oh, hey, I managed to swipe your notebook back off. Figured it might come in handy. Still got it. Sully, up here. Found something. Jak się tutaj dostać na drugą stronę? One on the other side. I'll go see if I can get that one working. Dobrze, ale jak? You wait here. Wystające bloczki, co to może oznaczać? No co ty nie powiesz? Kolejny raz muszę to powiedzieć. Satelity są ślepe. The words of Victor Sullivan. I'll be go to hell. Tyle zaginionych miast. Nie. I żadna satelita nie znajdzie tego. Oh, 21. Przed ostatni. Gigantyczne miasto, tego nikt nie widzi.
Nie, rozumiem, że na przykład z zewnątrz nie widać tego bota, czego wieczna pustynia, burza pustynia, piaskowa. Ale to na satelicie byłoby widać. Bardziej nietypowego. Ale ten fragment jest ładny. Ray tracing. Incredible. This is how the city could thrive all the way out here. The whole place must be fed by an underground spring. It's clean. It's amazing it's still running after all these years. Okazuje się, że to jest ta woda. O, patrzcie. Zaćpienie słońca. To jest oszukaństwo. Jak Sally może umrzeć? On w szulce ma być. Może to będzie... To jedna z fajniejszych postaci. On w szulce miał być. Czas na zemstę, Drake. Później skrzeszymy Sally'ego, bo on będzie w szulce. Nie o to mi chodziło. Jak można być jak wytrzymały? Co oni są tak wytrzymali? O co tu chodzi? Co? Ej. Jak ty? Co? Za bullshit? Wiesz, można kul wytrzymać. Holy cow. Idę mu wpierniczyć. To się mu nie da wpierniczyć tak normalnie. Ej. Nie żeby coś, ale... Oni naprawdę nie mogą sobie odpuścić żadnej części bez takich nadprzyrodzonych bullshitów. W jedynce były zombie. W dwójce były jakieś napakowane typy. No! A tu mamy jakiś... Nie wiem, żywiołaki ognia. No i zabili Sally'ego. Jak można Sally'ego zabić? Ja wam dam, upaga D. No. Wyrzutnią żaden żywioł ognia nie pogada.
There you go. O, tu się ogarnia. O, hey, Jason. Nie wiem, jakiś pilot może? Może. Bańce. Legalne? Mogę sobie strzelać, ale co z tego? Okej. No i pająk. Trójka to jest najbardziej schizowo część Uncharted. Pająki, jakieś LSD były od jest. Co za bullshit. O, jestem teraz chłopakiem. Wybacz, Sally. No, stay away, please. Oh God. Oh no, what is this? Jesteś martwy. It's moving. I gotta get out. I gotta get out of here. No, 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 no. Can't do this. What is this? What's happening? No nie, Ghost Rider. I'm gonna kill him. Jeszcze jakiś Ghost Rider? Hmm.
Ale ja muszę mieć broń. Moment, chwila. Tak. Nie tak. Bullshit. Przedziwny. Amunicji jakiejś sensownej nie ma. O. Sully? Sully! Hey Sully! Sully! Oh no, no. Das hieße. Więcej innych rzeczy. Kogoś tu mocno po fantazję. Narkotykowy tip. Jeszcze od doświadczenia? Ja nie wiem, czy tak narkotykowe tipy wyglądają. Okay. There they are. A snajperkę użyj. Time to play, assholes. 22. Ostatni poziom. Tego co pamiętam ostatni. O! Kolejna hita. Kolejny numer na hita. Się nie zamieniają w demony. Twójcy chcą na siłę wrzucać gdzieś. Niestworzone rzeczy, a później to usprawiedliwiają. O, to był tylko sen. Yeah.
No jak można? Jak można rzucać tak daleko wiatr? Nejdy. Zabiłem się własnym nejdem. Mam dziewiątkę. Czemu ja mogę rzucić nejda bez zabicia? No nie, ilu was tu jest? Tego? Możliwe, że go zabijemy. Jednak? O, właśnie. Okej. Młoty. Lesa. Real enough for you? Don't ever point a gun at me again. I saw them shoot you. Right after the eclipse. What? What eclipse? Look, kid, you went nuts right after you drank from that fountain. It's the water. That's what destroyed the city. Not the wrath of God. The whole water supply is tainted with some sort of hallucinogenic agent. Must have drove everyone mad. That's a plot twist. That's what Marlow and Talbot are after. Oh man, yeah. I've been all fun. Remember, Cutter said they controlled their enemies through fear. This'll do it. In spades. But wait, it doesn't make any sense. How do they think they're getting the water out of here? No, no, it's not the water. It's what's in the water. Come again? All right, listen, just bear with me for a second. Selim told me that Aram was cursed when Solomon imprisoned the evil spirits of the djinn inside a vessel of brass and then cast it into the depths of the city. A genie in a bottle.
I know, it sounds pretty crazy. So you reckon that's why Elizabeth and Dee sent Francis Drake out here in the first place? Yeah. It wasn't treasure they were after. It was power. Only once Drake realized what he'd been sent for, he abandoned the mission. He lied to the Queen, told her he didn't find anything, and then hid all traces of his voyage. Rewrote history. Well, who are we to argue with Sir Francis? What do you say we head down there and end this thing? Once and for all. No, no. Look at this place. Bardziej mi się spodziewał, że sali zostanie wskrzeszony czy coś, ale... We gotta find a way down there. Może być i tak. This is gonna get hairy. You ready for this? Let's do it. Amazing. This is how they move the water to the surface. Ceiling here. I'm surprised the whole place hasn't come crashing down yet. I don't know how the hell it's still standing. Jest coś błyszczy. Nie wiem, pochleje mi to, ale okej. We gotta get across there. Help me with this door. Oh, gosh. Shit, get down! Down this. Ah, crap! Sully, we got more company! We've got them trapped! Nate! Nate dostał Nate'em. Do tego gościa z Nate'em. Mamy tyle dobrze. Komu broń? To nie jest dla słabych. Co ci tu wziąłeś?
i wejdziemy tu. Długi ten. Walki z bossem, jak nie było tak jak. Oh, great. Bomba atomowa. They're definitely going into the water. Hey. Sweet. I'm holding on to this. Ale co to? Sully, help me with this. We gotta get through here. W tej części jest więcej akcji, wydaje mi się, niż elementów platformowych. I to jest na minus. Tutaj elementy akcji są słabe. A może najpierw zastrzelić ich wszystkich? Nie idź od bossa. Sure as hell got us outnumbered. Let's split up. Try to flank him. Yeah, better odds that way. Nikt nie zobaczy. Co za młotki do skażonej wody. Można było tego zrobić od samego początku. Poda się może dostać innymi sposobami niż wypicie. Jak może się miasto całe zawalać od jednej rakietnicy? To jest... Thank you.
No, chowaj żeś się. Tak to wykombinowali. Dobrze. Wycelowanie już i tak nie było ciężkie. Iu. No strzela jeszcze z drugiej strony. Homek, piaski też nie tak to działają. Piaski tak nie działają. No właśnie. Fajne elementy zręcznościowe. Odskryptowany bardziej niż kołodniki. Także nie to, skrypty są fajne. Tak mi się przypomina ucieczka sobie. Ale tam to było zabugowane. Nie ma tu walki, zresztą.
Jeżeli to jest walka z bossem, jest to lepsza walka z bossem niż poprzednie dwie. Może same quick time eventy? Ale jakby inni. Ale jakby inna walka. Quick time event the fight. No ale mimo ta walka jest lepsza niż pozostała. Nie jest dobra. Ogólnie ta gra nie wydaje się być dobra. Ale... nie jest już taka tragiczna. Bardziej widowisko. O. No tak, żeby nie było za łatwo. Chociaż z drugiej strony chyba dwójka była jednak lepsza. Nie wiem. Kiedy tu się pojawi? Nie wiem. Nie wiem, czy ta gra jest dobra, czy jest beznadziejna. Już dwójka miała wiele najbardziej składna. A dwójka miała dobrą fabułę nawet. My God. Yalawi. So much for immeasurable wealth, huh? Well. It's not much. It's enough. Yeah. Yeah. Oni zawsze muszą niszczyć. W jedynce, dwójce, w trójce. Oni zawsze muszą niszczyć. Jadawny skan. Pojawi się Ellen. Hold up a minute, Nate. You okay? Yeah. Yeah, I just got something needs saying, that's all. All right. What is it? Look, I had a lousy father. Lousy childhood. I hit 40, I figured I was never gonna have a son of my own. Hell, I never wanted one. What the hell do I know about raising a kid? Then you came barreling into my life. Look, you don't have to. No, listen. I do. I have made a lot of mistakes, kid. A lot. And, well, I am not a perfect man. You're not proposing, are you, Sally? I mean, I love you, but... Stop. Just stop being a wise ass for one second. How long you been carrying that around? Too long. Thought I'd lost it. Here's the thing, kid. We don't get to choose how we start in this life. Real greatness, it's what you do with the hand you dealt. Hmm.
Oczywiście. By the way, voice actor Saliego też podkładał głos Gordonowi w Batmanie od Telltale. Hey. To pasuje. Hey. Going somewhere? Już pasuje do takiego wąsacza. I'm really sorry about your ring. It's all right. I swapped it for something better. Oh. Let's get out of here, huh? Yeah. Nie wiem, się to wszystko takie trochę na odpierdziel. Come on, we're this way. But... Come on. Trust me. What are you up to? No way. It's not as nice as the one you two wrecked 4 years ago, but it'll do. Come on. Let's see if I can remember how to fly the goddamn thing. Hey, this has parachutes, right? Oh, yeah. Three. More or less. Dobra, zaliczyliśmy. Uncharted 3. Ja schwalę ten tytuł, ja go hejcę. Jak żyć? Co robić? My to... No i oceńmy. Nie chcę tego. Tego lepszego mówię. Dobrze, że Amy Henning już sobie odpuściła po tej grze. Bo widać, że jej się średnio chciało to reżyserować. No, prawdę mówiąc, tak. Bo tak na siłę... Z jednej strony było to ok, ale tak też na siłę. Mi się. Tak od niechcenia właśnie. Przechwyćmy sobie kredik. Czego to jest to? Mam Uncharted 2? A nie. Co to dać? Już zgubiłem. Powinno być niżej. Te trzy, jaki był tytuł? Oszustwo Drey. To jest czas 7 godzin 7 minut. Na siłę. Od razu będę. Dobrze. W każdym razie... Uncharted, logi Uncharted mamy ukończoną. Została nam tylko czwóreczka wszystkich części. I w sumie jeszcze ten spin-off. I ostatnie robimy tak. Fake. Usuń. Dziękuję.